Czy jest to jeden z najbardziej bezsensownych pomysłów na film, na jakie wpadłem? Być może. Oj, przepraszam, trochę mnie poniosło. Ale w sumie obecnie całkiem mi się on podoba. W sensie pomysł klapnięcia przed komputerem i poszperania trochę, jak jakiś taki pseudodetektyw albo po prostu stalker internetowy. Może ten film koncepcyjnie nie ma aż tak dużo sensu, ale nie wydaje mi się, żebyśmy zawsze musieli robić rzeczy, które mają sens. Ten pomysł, czyli pomysł jakiejś takiej próby wydedukowania czy ustalenia na podstawie różnych źródeł informacji na temat tego, co Mac wyda w przyszłym roku, co wydawnictwo Mac wyda w przyszłym roku, ma sens z dwóch powodów. Po pierwsze, wydawnictwo Mac jest jednym z tych wydawnictw, których kontakt z czytelnikiem trochę do życzenia pozostawia. W sensie wydaje mi się, że od paru tygodni jest trochę lepiej. Jakoś tak uaktywnili się chyba na Facebooku trochę i na Instagramie. Ale ciągle nie jest idealnie w tym względzie. To jest pierwsza kwestia. Druga jest taka, że Mac ma tendencję do przekładania premier albo do porzucania jakichś pomysłów wydawniczych. Więc wydaje mi się, że taki film będzie nie najgorszy. W sensie jak Mac coś porzuci, to będzie to można łatwo zweryfikować. Nie, żebym wzywał do linczu. Bo gdyby ktoś zapytał mnie, jakie jest moje ulubione polskie wydawnictwo, to pewnie odpowiedziałbym coś w stylu... A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania w... A tak naprawdę odpowiedziałbym pewnie, że Mac. Gdzieś, nie wiem, może Rebis byłby blisko, Powergraph jakoś tak mi się też podoba od pewnego czasu, SQN lubię, ale chyba Mac byłby jednak na pierwszym miejscu. Więc no, informacje zebrałem z różnych źródeł, głównie z forum, które nazywa się Zaginiona Biblioteka. Tam jest cały wątek poświęcony wydawnictwu Mac. No i jedna z osób decyzyjnych, jakby nie było, jest tam dość aktywna, więc jakby nie czuję też, że zbieram jakieś poufne informacje, bo to jest mimo wszystko publiczne forum, mimo tego, że dość mało znane. Po pierwsze to, po drugie Facebook, po trzecie Instagram, czasami strony katedry, czy lubimy czytać, to też jest coś, co do jakiegoś tam stopnia było pomocne. No to co, spróbujmy sobie jakoś tak wstępnie ustalić, co Mac wyda, albo co Mac może wydać w roku następnym. Jeżeli komuś z was na usta ciśnie się pytanie, ile dostałem pieniędzy za ten film, to już śpieszę z odpowiedzią. Dostałem całe... 500 zł! Stuwa za mało, piękny kawalerze. Tak naprawdę to nie. Do konkretów. W dniu dzisiejszym, w dniu kiedy to nagrywam, dzisiaj jest który? 15 sierpnia, godzina 21. Pojawił się wpis na wspomnianym przeze mnie forum, gdzie znajdują się nazwiska autorów, których Mac planuje wydać w przyszłym roku. Liczby po prawej stronie od liczby znajdujące się po prawej stronie od nazwiska autora wskazują na liczbę książek, które mają być wydane w przyszłym roku. Oczywiście ta liczba może być skrócona, co też jest bardzo dobitnie zaznaczone w tym wpisie, więc myślę, że możemy sobie spróbować przejechać te premiery po kolei i próbować zgadywać czasami, jakie to będą tytuły. Czasami jest to dość proste do ustalenia, czasami być może trochę bardziej skomplikowane. Więc zacznijmy sobie od tego, co mnie interesuje, co wydaje się dość pewne. Rebecca Roanhorse. W przyszłym roku Mac planuje jedną książkę i myślę, że nie trzeba być specjalnym spryciarzem, żeby założyć, że książką tą będzie Fevered Star, czyli drugi tom, w zasadzie kontynuacja książki Czarne Słońce. Czarne Słońce to czytałem... Kiedy ja to czytałem? To był albo początek tego roku, albo końcówka poprzedniego. Moim zdaniem naprawdę dobra książka. Słyszałem opinię, że tom drugi jest wyraźnie słabszy. Tom trzeci, z tego co kojarzę, pojawić się ma w roku przyszłym. Znaczy, nie wiadomo jak w Polsce, ale ogólnie ma wyjść w roku przyszłym. Ma on się nazywać Mirrored Heavens. Natomiast we wstępnych zapowiedziach Maga na przyszły rok Fevered Star, czyli kontynuacja Czarnego Słońca, jest w planach już na styczeń. To jest pierwszy tytuł, który sobie możemy odhaczyć. Kolejny autor, który się tutaj znajduje, to jest Jay Kristoff i tutaj mamy mieć dwa tytuły. I to też jest bardzo prosta rzecz do ustalenia, dlatego że wydawnictwo Mac w tym roku
ma wydać dwa pierwsze tomy trylogii Aurora, którą Jay Christo napisał wraz z Amy Kaufman. Pierwszy tom, czyli Aurora Przebudzenie, ma wyjść we wrześniu. Wydaje mi się, że to miał być 6 września. Drugi tom ma wyjść w listopadzie, ma on nosić tytuł Aurora Pożoga. Natomiast trzeci tytuł, i ten, który prawdopodobnie ukaże się w przyszłym roku, no to jest zamknięcie tej trylogii, czyli Aurora's End, czyli nie wiem, Aurora Kres. Tak by to chyba najlepiej brzmiało, jakoś tak łączyło się z tą konstrukcją poprzednich tytułów. Ta książka ma planowo również ukazać się w styczniu, natomiast tutaj druga książka, którą Mag wyda, to jest myślę w miarę pewna rzecz. W sensie, tak jak niektórych tytułów bym się obawiał w kontekście premiery w przyszłym roku, tak to mi się wydaje rzecz w miarę pewna, to będzie książka Empire of the Damned, a więc kontynuacja Wampirzego Cesarstwa. Książka ma polską premierę ustaloną na marzec i z tego co też kojarzę, jej premiera oryginalna to też jest marzec. To myślę wyjdzie w miarę szybko, bo wydaje mi się, że to jest jedna z lepiej sprzedających się książek Maga, w sensie ona jest naprawdę głośno, bardzo dużo osób się nią zachwyca i wydaje mi się, że gdzieś też trafiłem na jakiś wpis, że to jest faktycznie taka książka, która, mówiąc językiem młodzieżowym, oddaje, że faktycznie jej wypuszczenie oddało. No więc tak, jeżeli chodzi o Jaya Christofa, to w przyszłym roku zamknięcie trylogii Aurory i drugi tom cyklu Wampirze Cesarstwo. Kolejnym nazwiskiem jest Shonan Maguire, to jest autorka, której Mag wydał w tym roku jedną książkę i to była Gra Środkowa. W ogóle w ramach ciekawostki, nie wiem czy ja o tym kiedyś już mówiłem, chyba tak, ale nie jestem pewny. Parę lat temu dość popularną serią przez dość krótki czas była trylogia, która nazywa się Przegląd Końca Świata. To była trylogia o zombie. Te książki nazywały się Feed, Deadline i Blackout. I autorką tych książek jest pani, która nazywa się Mira Grant. I to jest ta sama osoba. Znaczy Mira Grant to jest pseudonim Shonan Maguire. I to, co wiemy, to to, że Mag w październiku tego roku wyda dwa pierwsze tomy serii Wayward Children. I to będą wydania podwójne. Podobnie jak w przypadku Kronik Mordbota, tak było w polskiej wersji. Więc fizycznie w jednej książce w tym roku pojawią się książki Każde serce to wrota oraz Patyki i kości. No i teraz, na marzec przyszłego roku zapowiedziany jest drugi pakiet. Druga książka, w której będą dwa kolejne tomy, czyli Beneath the Sugar Sky oraz In an Absent Dream. I teraz tak, tu pojawia się pewien problem, bo przy nazwisku Maguire mamy dwie albo trzy książki. I teraz zależy, czy chodzi tutaj o to, że faktycznie mamy dwa, trzy tytuły, czy fizycznie dwie, trzy książki. Bo jeżeli fizycznie dwie, trzy książki, no to ten drugi pakiet, te dwa kolejne tomy wydane jako jedna książka, to byłaby jedna książka fizycznie. Więc tutaj patrząc na to, co było wydawane do tej pory, Mag ma no, dwie drogi. Albo to mogą być kolejne podwójne wydania książek z tej serii, czyli idąc tym tropem mielibyśmy w następnym wydaniu książkę 5 i 6, a więc Come Tumbling Down i Across the Green Grass Fields. Natomiast książki 7 i 8 to byłoby Where the Drowned Girls Go, a także Lost in the Moment and Found. Aczkolwiek istnieje też szansa, że jedną z tych książek będzie kolejna książka z tej serii, do której należy Middle Game. I drugą książką, i chyba jak na razie jedyną, która poza grą środkową została wydana, to jest książka Seasonal Fears. I szczerze mówiąc, gdybym miał strzelać, co to 2-3 oznacza w kontekście tego nazwiska, to strzelałbym, że oznacza to mniej więcej to, że Mag ma w miarę, znaczy Mag jest w miarę pewny tego, że wyda dwie te podwójne książki, czyli w jednej książce tomy 3 i 4 i w drugiej książce tomy 5 i 6. I jeżeli ta seria się dobrze sprzeda, jeżeli będzie popularna, jeżeli w jakiejś takiej świadomości czytelników zakorzeni się nazwisko Maguire, to wtedy ewentualnie pomyślą o wydaniu właśnie Seasonal Fears. Takie podejście wydaje mi się mieć sporo sensu. I faktycznie w to bym strzelał. Następne nazwisko to jest Wells. Aczkolwiek nie chodzi tutaj o Herberta Wellsa. W ogóle ktoś zwrócił to uwagę w jakimś komentarzu, chyba pod jakimś postem Maga albo pod czymś innym. Nawet nie wiem, czy to nie było pod moim filmem gdzieś, chyba tak. Że ciekawe, czy ten projekt okładki, jeżeli widzieliście projekt okładki
pierwszego tego wydania zbiorczego Kronik Mordbota, bo to też wychodzi w ten sposób, że fizycznie w jednej książce mamy dwa tytuły. To nazwisko Wells jest bardzo duże, w sensie bardzo dużą czcionką napisane, natomiast Marta jest napisana bardzo małą czcionką. To wydaje mi się faktycznie całkiem sprytny zabieg, żeby niektórzy pomyśleli, o, może to jest Herbert Wells. Pierwotnie o tym nie pomyślałem, ale po przeczytaniu tego komentarza faktycznie wydaje się mieć to sens. Więc w tym roku wyszło już pierwsze to wydanie zbiorcze, czyli Wszystkie wskaźniki czerwone i Sztuczny stan. I niestety, ja powiem o tym więcej w podsumowaniu, jakimś tam pewnie wakacyjnym, ale uważam, że to jest straszna klapa. W sensie ja na Goodreads pierwotnie dałem 3 gwiazdki tym dwóm tomom, ale zmieniłem to na 2 gwiazdki. Bo uważam, że ta książka miała być, trochę była sprzedawana jako taka lekka, zabawna, głęboka i emocjonalna, a nie jest ani głęboka, ani emocjonalna, ani zabawna dla mnie. I nie wiem, czy to jest kwestia samej książki, czy czegoś, co faktycznie, no to czasami zwracana jest uwaga, czyli tłumaczenia. Wydaje mi się, że tłumaczenie jest trochę chybione, bo te książki w ogóle nie są zabawne i mam wrażenie, że nie mają jakiejkolwiek odkrywczej myśli. Są bardzo, bardzo średnie. I trochę waham się, czy kontynuować. Natomiast w tym roku również wyjdzie kolejne wydanie zbiorcze dwóch nowel o Mordbocie, czyli Protokół buntu i Strategia wyjścia. To ma wyjść w październiku. W styczniu przyszłego roku ma pojawić się Network Effect, czyli pierwsza powieść o Mordbocie i to jest o tyle... Znaczy, to jest istotne z dwóch powodów w kontekście tej serii. Po pierwsze dlatego, że to jest pierwsza powieść faktyczna, a po drugie dlatego, że to jest książka, która dostała nagrodę Hugo w roku 2021. Dostała też chyba Nebulę i Locusa. Właściwie wszystko dostała, co tylko mogła. No i tą drugą książką prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, w zasadzie na pewno, będzie jak na razie, z tego co kojarzę, ostatnia książka o Mordbocie, czyli książka Fugitive Telemetry. Tak jak mówię, mam duży znak zapytania w tym momencie, czy chcę czytać kolejne tomy, bo bardzo się zawiodłem. I wydaje mi się, że nie tylko ja, bo jak sobie patrzę na oceny na Lubimy Czytać, to ta książka ma ocenę 6,0 na 10. To nie jest dobry wynik, biorąc pod uwagę, że mówimy o portalu, który zbiera średnią ocen. Uważam, że niestety jak na razie jest to wpadka. Kolejne nazwisko, które wypełnia moje serce szczęściem, to jest Michael J. Sullivan. Mają podobno ukazać się 4 książki tego autora w przyszłym roku. Dużo. I tutaj ponownie dość prosto jest wydedukować to, co się ukaże. W tym roku ukazały się już pierwsze 2 tomy Legend Pierwszego Imperium, czyli Epoka Mitu, a także Epoka Mieczy. 29 września ma wyjść 3 tom tej serii, czyli Epoka Wojny. Więc no... W przyszłym roku, jeżeli Mac faktycznie dotrzyma tych planów, czy też zrealizuje te plany, no to ukażą się 3 kolejne tomy tej serii, które już tę serię zamkną, czyli zakładam, że Epoka Legend, Epoka Śmierci i Epoka Imperium. I wiele osób pewnie chciałoby, żeby po tej serii Mac skupił się ponownie na Roysie i Hadrianie i wznowił serię Odkrycia Rairi, natomiast Mac nie ma tego obecnie w jakichś takich najbliższych planach, dlatego że pisali na Facebooku, że kiedy skończą się tę serię, to mają oni również prawa do innej serii, która dzieje się w tym świecie. Jest to trylogia The Rise and Fall, która składa się z książek Nolan, Farylane i Eshradon, zakładam. Więc prawdopodobnie w przyszłym roku ukaże się jeszcze właśnie książka Nolan. Jeżeli kogoś interesuje, co to w ogóle jest, to jest to trylogia, która dzieje się chronologicznie pomiędzy legendami Pierwszego Imperium, a tym, co się przytrafiło Roysowi i Hadrianowi. Więc gdybym miał strzelać, jak będzie wyglądała przyszłość tej serii, jeżeli te książki będą się dobrze sprzedawać, no to faktycznie w przyszłym roku dostaniemy te książki, pewnie... 2025 to będzie rok, w którym Mac będzie planował zamknąć tę trylogię i ewentualnie wydać 5 tom, Kronik Rairi, który jeszcze nie powstał, ale zakładam, że do 2025 roku on się ukaże. Tytuł roboczy, to chyba nie jest ostateczny tytuł jeszcze, to jest Drumindor. No a potem ewentualnie, jeżeli to się będzie sprzedawało dobrze, to Mac przeskoczy sobie i wznowi, czy też wyda właśnie Odkrycia
Rairi, które składają się z 6 tomów. Ciężko powiedzieć, czy Mac to będzie wydawał w tych wydaniach podwójnych. Zobaczymy. Nawet jeżeli jest to kwestia do dyskusji, to podejrzewam, że nie jest to coś, co wydarzy się w przeciągu najbliższych kilku, może kilkunastu miesięcy. Kolejnym nazwiskiem, które mnie akurat w ogóle nie rusza, to jest Scarlett St. Clair. Tutaj Mac planuje wydać 3 książki. Wydał już kiedyś jedną, bodajże pod koniec zeszłego roku. To była książka Król Wojny i Krwi. Nie ma ona najlepszych ocen, ponownie na Lubimy Czytać, 5,8 na 10. To jest pierwszy tom serii, który nazywa się Adrian X. Isolde. I teraz tak, kilka rzeczy. Po pierwsze, sensownym ruchem byłoby wydać kontynuację Króla Wojny i Krwi. To ma być trylogia podobno. Tom drugi nazywa się Queen of Myth and Monsters. Tom trzeci jeszcze nie wyszedł, więc jakbym miał strzelać, to bym stawiał, że wyjdzie tom drugi. Natomiast ciągle zostają nam dwie książki, które Mac planuje w przyszłym roku wydać. I stawiałbym jednak, że jeżeli na okładce, na samej górze znajduje się taki fragment, znaczy znajdują się 3 słowa, czyli autorka Dotyku Ciemności, to stawiałbym, że Mac będzie chciał wydać książkę Dotyk Ciemności. Dotyk Ciemności to jest pierwszy tom sagi o Hadesie i Persefonie, pewnie jakiś retelling. Kolejna seria, która ma bardzo generyczne okładki. Więc prawdopodobnie pojawi się właśnie Dotyk Ciemności i Dotyk Ruiny. Ewentualnie Mac może stwierdzi, dobra, poczekajmy, aż ta trylogia się zamknie, w sensie, aż autorka ją zamknie, a do tego czasu wydajmy po prostu 3 tomy tego retellingu o Hadesie i Persefonie. 3 tomy, które już są dostępne. 4. tom, czyli A Touch of Chaos, ma się pojawić chyba jeszcze w tym roku, z tego co widzę, ale też nie stawiałbym, że to będą książki, które będę chciał przeczytać kiedykolwiek. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kolejne duże nazwisko to jest Brandon Sanderson. I tutaj mamy planowo 2 książki, ale 2 książki ze znakiem zapytania. I teraz tak, to co mi się wydaje więcej niż pewne, to to, że wydawnictwo Mac będzie dążyło do jak najszybszego wydania książki Knights of Wind and Truth, czyli 5. tomu Archiwum Burzowego Światła. On się ma pojawić właśnie w przyszłym roku. Natomiast tutaj pytanie jest trochę inne. To znaczy w tym roku dostaniemy te 4 projekty, dostaliśmy już 3. 4., czyli The Sunlit Man, ma chyba wyjść w Polsce we wrześniu, tak mi się wydaje, albo w październiku. I teraz tak, ten znak zapytania może oznaczać 2 rzeczy. Pierwsza, mniej prawdopodobna, jest taka, że Mac planuje wydać właśnie książkę Knights of Wind and Truth i coś jeszcze. I to jest ta mniej prawdopodobna opcja moim zdaniem, dlatego że no nie ma za bardzo wydać czegoś jeszcze. W sensie wydaje mi się, że Sanderson nie zapowiedział nic, co Mac mógłby chcieć wydać. Jest zapowiedziana książka będąca 4. tomem tej młodzieżowej serii science fiction. Nie pamiętam tytułu, wkleję wam okładkę. Tylko że po pierwsze to ma wyjść pod koniec tego roku, a po drugie Mac nie ma praw do wydawania tej serii. Ta seria wydaje bodajże Zysk. Więc to odpada. Jeżeli miałbym stawiać, co oznacza ten znak zapytania, to stawiałbym, że oznacza to ni mniej, ni więcej niż to, że Mac nie jest pewny, czy uda mu się wydać książkę Knights of Wind and Truth w przyszłym roku. Dlatego, że po pierwsze to jest, to będzie książka długa. Wydaje mi się, że Sanderson mówił kilkukrotnie, że to prawdopodobnie będzie najdłuższy tom archiwum. A jak pewnie wiecie, książki z Archiwum Burzowego Światła nie są krótkie, więc to po pierwsze. A po drugie, problemem też może być termin wydania tej książki. Jeżeli dobrze kojarzę, to wstępna data, którą podał Sanderson, jeżeli chodzi o premierę tej książki, to jest listopad przyszłego roku, czyli już końcówka roku. Może Mac nie jest po prostu pewny, czy uda mu się przetłumaczyć tak opasłą książkę, która prawdopodobnie wyjdzie w podzieleniu na 2 tomy, jak Dawca Przysięgi i Rytm Wojny. I tak bym właśnie stawiał, że Mac nie jest pewny, czy te 2 podzielone tomy uda mu się wydać w tym roku. Aczkolwiek myślę, że będą się starać, no bo to jednak jest Sanderson. Sanderson się sprzedaje. I mam nadzieję, że to będzie powrót do formy po 2 dość średnich, sekretnych projektach moim zdaniem. Oczywiście mam jeszcze przed sobą książkę Yumi i Malarz Koszmarów i tę książkę przeczytam pewnie niedługo i nagram osobny film. Kolejne nazwisko jest spełnieniem moich wielkich marzeń czytelniczych. To jest Pierce Brown.
bo od dawna chciałem czytać całe Red Rising. Pierwsze trzy tomy w Polsce już się kiedyś ukazały, no ale Mac widzę, że chce iść w to dalej, chce wydać całą serię. To jest planowo siedmioksiąg, w tym roku wyszedł tom szósty, tom siódmy, no jeszcze trzeba poczekać. Mac planuje wydać pierwsze cztery tomy, bardzo liczę na to, że się uda. Czyli to byłby Red Rising, Golden Sun, Morning Star i Iron Gold. Potem zostałoby jeszcze Dark Age, Lightbringer i tom siódmy, który ma chyba wyjść w przyszłym roku na rynku anglojęzycznym, anglosaskim, czyli Red God. I wspomnę jeszcze o jednej rzeczy. To mnie akurat trochę zabolało, bo poszperałem sobie właśnie po tym forum i trafiłem na wpis, który bardzo do mnie przemówił. Pan Tomasz napisał, zapytał, czy jeżeli sprawdzą się informacje, że Rebis porzuci Rakio, to będzie może, to czy wydawnictwo Mac będzie zainteresowane przejęciem tego autora w jakiejś perspektywie czasowej. No i padła odpowiedź, że zupełnie nie. I ten Tomasz to nie jestem ja, jakby co. Nie zadałem tego pytania, chociaż mógłbym. Jeżeli ktoś nie wie, Christopher Rakio to jest autor Pożeracza Słońc, czyli fantastycznej serii science fantasy. I trochę mnie to boli jednak. Z drugiej strony trochę jakoś tak serce chciałoby, żeby jakiś taki większy nacisk się pojawił, bo po pierwsze, w sensie ja jakby mówię tutaj z perspektywy kompletnego lajka, więc może mówię głupoty, ale wydaje mi się po pierwsze, że prawa autorskie do książek Christophera Rakio nie byłyby aż tak drogie w porównaniu do innych autorów. W sensie nawet w Stanach, nawet nie wiem, w Wielkiej Brytanii, gdzie ten autor jest, no, zbiera pozytywne opinie, to ciągle wydaje mi się, że to jest autor niszowy. Nie jest o nim aż tak głośno. Pamiętam w ogóle, że kiedyś trafiłem na live'a Christophera Rakio na YouTubie. On ma własny kanał, który chyba też się nazywa Sun Eater po prostu. I wtedy padło w ogóle pytanie czy to było pytanie w kontekście tego, że bodajże kilka dni później Rebis wydawał drugi tom tej serii, czyli Bezkresna Ciemność. I w ogóle Rakio chyba wtedy powiedział, że zapomniał, że w Polsce ktoś ma prawo do tej serii. No, wydaje mi się strasznie luźnym gościem. A też wydaje mi się, że wydawnictwo Mac mogłoby to ograć trochę na tej zasadzie, że wydaje mi się, że u nich jest tak, że rzadziej coś tak po prostu znika w momencie, kiedy oni to wydają. Wydaje mi się, że jednak duża liczba czytelników zwraca uwagę na ich premiery. A po drugie, gdyby wydali te książki z jakimiś normalnymi okładkami, a nie z tym, co wydało Rebis, w sensie uważam, że okładki Rebisu są tragiczne i on w ogóle odstraszają od kupna tych książek. Wydaje mi się, że gdyby Mac wydał to z oryginalnymi okładkami, to by się naprawdę nieźle mogło sprzedać. Także trzymam kciuki, żeby Mac zmienił zdanie, bo no, chciałbym tę całą serię po polsku przeczytać. Tym bardziej, że kolejny autor to jest idealny przykład tego, że osoby decyzyjne w Macu czasami zmieniają zdanie, bo Mac w przyszłym roku planuje wydać dwie albo trzy książki Iana S. Lemonta. Tak, jeżeli ktoś w ogóle nie wie, to we wrześniu chyba nawet, upewnię się tylko, poczekajcie sekundkę, tak, we wrześniu Mac wyda, czy też wznowi, książkę Noc Noży. Jeżeli ktoś nie wie, kim jest w ogóle Ian Cameron S. Lemont, to jest to pan, który wraz ze Stevenem Erikssonem współtworzył Świat Malazanu. I pan S. Lemont też ma swoje książki w tym samym świecie. I pierwszą książką właśnie napisaną przez niego jest książka Noc Noży. Mac przez długi czas zapierał się, że nie będzie wydawał S. Lemonta, aż tu nagle się S. Lemont pojawił w zapowiedziach na następny miesiąc, jakby nie było. Więc jeżeli Mac w przyszłym roku będzie chciał wydawać kolejne książki S. Lemonta w świecie Malazu, to zakładam, że nie będzie przeskakiwał, to by nie miało specjalnie sensu, nie będzie przeskakiwał do jego serii Path to Ascendancy. To jest seria o... Jezu, czy ja mogę to powiedzieć, żeby nie zaspoilerować? O Kelan Wedzie i jeszcze jednej postaci. W każdym razie, raczej nie przeskoczę do tej serii od razu, więc jeżeli w tym roku dostajemy Noc Noży, a w przyszłym dostać dwie albo trzy książki, no to Mac prawdopodobnie, czy na pewno wyda Powrót Karmazynowej Gwardii, Stonewildera i Orb Sept Throne, jeżeli to będą trzy książki. Wtedy z tych pojedynczych historii S. Lemonta przed Path to Ascendancy zostanie mi jeszcze tylko Blood and Bone i Asyle. I cieszę się bardzo, bo jakby ja już porzuciłem nadzieję, że Mac wyda S. Lemonta, a tutaj się dzieją bardzo pozytywne rzeczy. Jestem z tego powodu bardzo, bardzo zadowolony.
Jak mówimy o Eslemoncie, no to jeszcze Steven Erikson i tutaj mamy znak zapytania. Domyślam się, z czego to wynika. To znaczy, wielokrotnie w różnych komentarzach pod postami Maga padało pytanie, skoro mamy już wznowiony główny dziesięcioksiąg, skoro mamy opowiadania o Bauschleinie i Korbalu Brouchu, skoro mamy pierwszy tom trylogii o Karsie Orlongu, który nazywa się Bóg nie jest chętny, no to co z drugą serią Stevena Eriksona w świecie Malazu, czyli z prequelem, czyli z niedokończoną jeszcze trylogią Karkanas. I Mac wielokrotnie udzielał tej samej odpowiedzi, czyli trylogia Karkanas będzie wznowiona wtedy, kiedy Steven Erikson zamknie trylogię Karkanas. Ta trylogia ma składać się z trzech tomów, jak to zwykle bywa w przypadku trylogii. W Polsce wyszedł tylko jeden tom, czyli Forge of Darkness, Kuźnia Ciemności, a poza tym mamy Fall of Light, które w Polsce nie wyszło, i trzeci tom, na który czekamy, trzeci tom ma nosić tu Walk in Shadow. I tutaj pojawia się kilka problemów. Po pierwsze, co mnie w ogóle zaskoczyło, kiedy to czytałem? Mac zwykle, kiedy udziela odpowiedzi odnośnie trylogii Karkanas, to te odpowiedzi mają taki wydźwięk trochę, jakby mówili na przykład o książkach, nie wiem, Patryka Rothfussa albo Scotta Lyncha. Znaczy, oni mówią trochę o trylogii Karkanas tak, jakby ona nie miała już zostać dokończona. Bo jakby to jest prawda, że Steven Erikson ją odkładał, natomiast wydawało mi się, i też chyba kilkukrotnie w różnych wywiadach Erikson to sam mówił, że powód, przez który on odłożył trylogię Karkanas na bok i zaczął pisać The God is Not Willing, powód był taki, że te dwie książki sprzedały się dużo, dużo słabiej niż wydawnictwo zakładało. Więc Steven Erikson zrobił sobie przerwę. Też w 2022 roku on powiedział coś takiego, że ta książka będzie prawdziwym potworem, jeżeli chodzi o rozmiar. I prawdopodobnie zajmie mu jeszcze kilka lat. Więc tutaj akurat, jeżeli Mac będzie się trzymał tych swoich zapowiedzi, no to prawdopodobnie niczego od Stevena Eriksona w przyszłym roku nie zobaczymy. No chyba, że, no nie wiem, no Erikson najpierw skończy drugi tom trylogii Świadka, którego tytuł ma brzmieć No Life Forsaken. Nie stawiałbym na to. Wydaje mi się, że po prostu poczekamy sobie jeszcze parę lat na zamknięcie trylogii Karkanas i potem Mac to dodrukuje. Na to bym stawiał. Dalej. Kolejne nazwisko, które mam troszeczkę gdzieś, czyli Victoria Aveyard. Cztery książki. Mac wydał już jedną książkę tej pani, czyli Niszczyciel Królestw. Więc stawiałbym, że będzie chciał też wydać tom drugi, a więc Niszczyciel Ostrzy. I pewnie tom trzeci, jeżeli ten tom wyjdzie faktycznie w przyszłym roku, czyli Fatebreaker, nie wiem, Niszczyciel Losów. A poza tym, w ogóle też poza tym, w sensie te kolejne dwie książki, to jest chyba coś, o czym jest mowa od dawna, tak mi się wydaje, w sensie przewija się to pod niektórymi zapytaniami, przewija się to w niektórych zapytaniach do Maga, bo Mac ma chyba wznawiać serię Czerwona Królowa. To jest seria, którą w Polsce wydało chyba wydawnictwo Moondrive, które, jeżeli go nie uśmierciłem niechcący, jeżeli tak, to przepraszam, ale wydaje mi się, że już nie istnieje. To był czworoksiąg i wydaje mi się, że był bardzo popularny swojego czasu, więc trochę dziwię się, że Mac tego nie wydaje już. Wydaje mi się, że to by się nieźle sprzedało, tym bardziej, że tych książek się chyba już nie da normalnie kupić detalicznie. No ale jeżeli miałbym strzelać w coś, to strzelałbym, że w przyszłym roku Mac będzie chciał zamknąć trylogię Niszczyciel Królestw Victoria Aveyard i wydać pewnie dwa pierwsze tomy właśnie Czerwonej Królowej. Jak mówię, kompletnie mnie to nie interesuje, więc nie będę tego czytał. Być może Mac będzie chciał w jakimś zbiorze wydać też nowelki z tego świata, bo widzę, że jest ich trochę. A to jest mimo wszystko popularna autorka, więc pewnie to by się sprzedało, tym bardziej, że Mac ma teraz chyba doświadczenie w zbieraniu kilku książek i wydawaniu ich w jednym tomie. Dalej, Buhlmann. Chyba tak to nazwisko się czyta. Jeżeli ktoś nie wie, kto to jest, to pan Buhlmann Christopher jest autorem książki, którą Mac wydał chyba w zeszłym roku też. Czarny Język. Jeżeli teraz ktoś z was sobie googluje tę książkę, to jak wpisujecie Czarny Język, nie zapomnijcie dodać książka. Bo jak piszecie sam Czarny Język, to wyskakują niefajne obrazki. I to ja tę książkę czytałem właśnie w zeszłym roku. Była strasznie przyjemna, bardzo zabawna.
momentami bardzo okrutna, co mnie trochę zaskoczyło, ale bawiłem się naprawdę fajnie. I kiedyś Mac również pisał w którymś z postów, że następną książką pana Buhlmana, którą będą chcieli wydać, to będzie pojedyncza historia dziejąca się w tym świecie, nie będąca kontynuacją stricte czarnego języka. Natomiast ma być to książka o Galwie. Galwa jest jedną z głównych postaci właśnie w czarnym języku, więc będzie to prequel. Książka ma nazywać się The Daughter's War i z tego co widzę, planowana data premiery to jest 25 czerwca roku przyszłego. Jeżeli ktoś z was trafi kiedyś na czarny język, to naprawdę mogę polecić, bo ja się bawiłem bardzo, bardzo dobrze. To była bardzo przyjemna rozrywka. Dalej mamy Richarda Swana. Dwie książki, tutaj też raczej prosta sprawa. W tym roku, chyba we wrześniu, nie, przepraszam, w październiku Mac wyda pierwszą książkę tego pana, czyli Sędzia Królów. Pierwszy tom trylogii Empire of the Wolf. No więc w przyszłym roku zakładam, będą chcieli wydać The Tyranny of Faith, czyli tom drugi. I tom trzeci, który jeszcze nie wyszedł, ale ma właśnie wyjść w 2024, czyli The Trials of Empire. Richard Swan ma jeszcze inne książki, ale nie zakładam, żeby wydawnictwo Mac chciało się rozdrabniać w przypadku autora, który nie jest aż tak znany i też nie wiadomo, jak dobrze sprzeda się jego, mimo wszystko, najbardziej popularna seria. Jeżeli kogoś to interesuje, no to pierwszy tom prawdopodobnie będę czytał, bo faktycznie jestem ciekaw, co to jest. No i dwa kolejne nazwiska po jednej książce, czyli David Mitchell i Neil Stephenson. Jeżeli chodzi o Mitchella, to Mac chce wydać książkę Utopia Avenue. Książka o zespole muzycznym. Bardzo nietypowym z tego, co widzę. Brzmi ciekawie, ale no ja pewnie najpierw będę chciał czytać Atlas Chmur tego pana. Ciekawe w sumie, że Mitchell ma wyjść nie w Uczcie Wyobraźni, bo do tej pory wszystkie jego książki chyba wychodziły w Uczcie Wyobraźni, bo na pewno były Czasomierze, był Slate House bodajże, tak się to nazywało, no i był Atlas Chmur. Jeżeli chodzi o Stephensona, ciężko powiedzieć, co to będzie. Ja mam dwa typy, szczerze mówiąc. Pierwszy to jest, mimo wszystko, typ chyba mniej prawdopodobny, bo jakby myślę, że na pewno możemy odrzucić to, że Mac będzie chciał wznowić cykl barokowy. Więc mój pierwszy typ to jest książka Rimdi. Trochę mi to nie pasuje, głównie ze względu na to, że to jest książka bardzo długa, ona ma ponad 1000 stron, więc to był mój pierwszy typ. Drugi, wydaje mi się mimo wszystko bardziej prawdopodobny, to jest książka Terminal Shock. Ona chyba w Polsce nigdy nie wyszła, to jest książka o świecie, który jest światem po gwałtownych zmianach klimatycznych. I wydaje mi się, że to ma najwięcej sensu, chociaż przyznałbym szczerze, że no ja mam delikatną nadzieję, że kiedyś ten cykl barokowy Mac dodrukuje, bo chciałbym spróbować. No i jeszcze jedną książką, którą Mac planuje na przyszły rok, to jest książka autorstwa Alastaira Reynoldsa, czyli Inhibitor Phase, czwarty tom Przestrzeni Objawienia. Mac już parę tomów wydał, była Przestrzeń Objawienia, była Arka Odkupienia, Migotliwa Wstęga i coś jeszcze. Otchłań czegoś, nie pamiętam już szczerze tytułu. No i właśnie Inhibitor Phase wyjdzie w przyszłym roku, przynajmniej ma się w tym przyszłym roku ukazać. Przechodzimy sobie do serii wydawniczej Artefakty. Pierwsza nazwisko to jest Sherry S. Tepper, czyli pani, której Mac wydał jedną książkę i była to Trawa. To była chyba w ogóle druga książka w tej serii wydawniczej. Pierwsza to była Wszyscy na Zanzibarze i druga to była chyba Trawa. I okazuje się, że Trawa to jest w ogóle pierwszy tom trylogii. Drugi tom nazywa się Raising the Stones i trzeci nazywa się Sideshow. No i Mac w tym roku ponoć będzie chciał tę trylogię właśnie zamknąć. Kolejne nazwisko to niejaki Vernor Winch i to jest też autor, którego Mac już wydał jedną książkę, czyli Ogień nad Otchłanią. No i to też jest pierwszy tom trylogii, trylogia nazywa się Zones of Thought. Więc zakładam, że Mac w tym roku będzie chciał wydać przynajmniej jeden z kolejnych tomów. Tom drugi nosi tytuł Deepness in the Sky, a trzeci The Children of the Sky. Więc myślę, że tom drugi w tym roku się prawdopodobnie pojawi. Chociaż tak jak mówiłem, albo tego nie mówiłem, największe zmiany prawdopodobnie mogą właśnie dotyczyć tej serii wydawniczej Artefakty. Wydaje mi się, że ona nie sprzedaje się jakoś wybitnie dobrze Magowi, poza jakimiś tam pojedynczymi pozycjami, jak na przykład Hyperion, czy
No nie wiem, pewnie są takie nazwiska, które się sprzedają się lepiej, jak Heinlein, czy może Gibson, czy Bradbury. No i Heinlein i Bradbury też są na tej liście. Ciężko mi powiedzieć, co Mac będzie chciał wydać, natomiast cieszy mnie, że ci autorzy akurat będą brani pod uwagę. Ma też pojawić się książka niejakiego Frederica Pola, czyli Brama do gwiazd. Kojarzę tę książkę, bo pamiętam, że kiedyś w bibliotece widziałem okładkę. To wydawało jeszcze wydawnictwo Solaris bodajże, ono już też dawno nie istnieje. I z tego co pamiętam, to był pierwszy tom chyba dłuższej serii, więc ciekawe w sumie, że Mac decyduje się to wydać w Artefaktach. No i nazwisko, które mnie cieszy bardzo, aczkolwiek z drugiej strony to jest takie nazwisko, które już Mac chciał chyba wydać od 2-3 lat, może nawet dłużej, czyli Octavia Butler, jedna z bardziej szanowanych autorek science fiction, napisała chyba takie socjologiczne science fiction, mocno skupujące się na społeczeństwie, stricte nie na technologii. Bardzo się cieszę, że to wyjdzie. Znaczy, cieszę się. Nie wiadomo, że to wyjdzie, ale jeżeli wyjdzie coś od pani Butler, to będę bardzo szczęśliwy i będę chciał spróbować na własnej skórze, co to jest. Jeżeli chodzi o serię horrorową, mam tutaj 6 nazwisk, czyli Victor Laval, Peter Straub, Stephen Graham Jones, Gabino Iglesias, Hiron Ennis i John Alvide Lindquist. Chyba tak. Nie będę udawał. Kojarzę tylko 2 nazwiska, czyli Stephena Grahama Jonesa, bo czytałem Mapę Wnętrza, która była bardzo dobra. Peter Straub, tutaj myślę, że Mac po prostu będzie chciał wydać kontynuację książki Coco, bo to jest pierwszy tom trylogii. Drugi tom trylogii nazywa się Mystery i to prawdopodobnie będzie ta książka od Petera Strauba. Reszta autorów, szczerze mówiąc, średnio mnie interesuje. Może poza Stephenem Grahamem Jonesem, bo prawdopodobnie książką, która zostanie wydana, to jest książka, której tytuł brzmi My Heart is a Chainsaw, co brzmi pięknie. Brzmi naprawdę pięknie. No i teraz uczta wyobraźni. Mamy tutaj 5 nazwisk, czyli Ian McDonald, Simon Jimenez, Ray Niler, Chris Beckett i Yoon Ha Lee, chyba. Jeżeli chodzi o koreańskiego autora, bo to chyba jest koreański autor, no to jedną książkę Mac już wydał, to była książka Gambit Lisa, więc zakładam, że będzie kontynuował tę serię, bo to jest trylogia. Reszta autorów ponownie średnio mnie interesuje, więc po prostu nie będę się zagłębiał w te nazwiska. Więc skupię się na 2 dużych zapowiedziach. Może zacznę od tej, w którą wierzę trochę mniej mimo wszystko, bo Mac zapowiada, że w 2024 roku dodrukuje, znaczy wyda w nowej szacie graficznej aż 7 książek Robin Hobb. 7 książek. To jest po pierwsze dużo. Nawet na cały rok, gdybyśmy tak to brali. Ale Mac ma, z tego co kojarzę, Robin Hobb w planach zacząć wydawać dopiero od 2 kwartału. Strasznie szybko chciałby wydać te 7 książek. I te 7 książek to byłaby trylogia o skrytobójstwie w nowym wydaniu, trylogia o złotoskórym w nowym wydaniu i pierwszy tom trylogii o kupcach i żywostatkach, którą skończyłem ostatnio. Polecam. Jedna z najlepszych serii fantasy, jakie czytałem w swoim życiu. Chciałbym, żeby to się udało, ale no strasznie optymistycznie brzmi to 7 książek. W sensie kompletnie w to nie wierzę, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że jak uda im się wydać ze 4, to będzie dobrze. Ale jakby się udało 7, to Jezus Maria. Cudownie by było. No i kolejna duża zapowiedź. To są 2 albo 3 tomy Powiernika Światła. Po pierwsze w twardej oprawie, a po drugie w nowych wersjach okładkowych, bo podobno Mac nie jest zadowolony z tych starych, co mnie nie dziwi. Nie są one jakieś takie wybitnie przykuwające oko, bym powiedział. Myślę, że Dark Cryon byłby w stanie zrobić dużo więcej z okładkami tej serii i też mogę wam wspomnieć, że parę tygodni temu zacząłem czytać pierwszy tom Powiernika Światła na Legimi. Przeczytałem jakieś 100 stron i zaczyna się w porządku. W sensie zaczyna się bardziej standardowo niż myślałem, bo to jest jedna z tych historii fantasy, która zaczyna się ponownie od chłopaka, któremu zabijają całą wioskę, w której mieszka, aczkolwiek jest to dobrze opisane. W sensie opisane jest dobrze, natomiast nie jestem ogromnym fanem języka jakoś. Tak, nie czytałem się tego wybitnie przyjemnie, ale pomysły są fajne, rozdziały są krótkie, zaczyna się nieźle generalnie. Zaczyna się naprawdę solidnie. No i zbliżamy się już powoli do końca. I to nie jest tak, że jakby to było mało, bo odrzucając te znaki zapytania tych niepewnych autorów, prawdopodobnie autorów, gdyby Mac zrealizował te wszystkie plany,
o których była mowa w tym filmie, to w 2024 roku no, wydałby około 60 książek. Sporo. Bo to jest średnio 5 książek na miesiąc. Jeżeli miałbym powiedzieć, co mnie trochę zaskakuje, w sensie nieobecność takiego autora mnie zaskakuje, to w sumie dziwi się, że Mac nie ma w jakichś wstępnych planach Fondeli. I Untethered Sky, to się bodajże nazywało, to wyszło w tym roku. Znaczy, nie słyszałem jakoś niesamowicie pozytywnych recenzji, ale sam fakt, że bardzo szybko wydali, znaczy wydadzą całą serię jadeitową, powiedzmy, i dodatkowo wydadzą też te dwie nowelki po zakończeniu trylogii, no to chyba jest znak, że ta seria się sprzeda dobrze i ludzie już powinni kojarzyć Fondeli. Więc trochę dziwi mnie jej brak na tej liście zapowiedzi. Tym bardziej, że wspomniana przeze mnie książka to jest nowelka, ona ma 150 stron, a Mac, zdarza się Macowi wydawać cienkie książki. Jeżeli chodzi o dodruki, to nie będę tutaj mówił w zasadzie nic poza Robin Hobb i Brentem Weeksem. Nie będę mówił nic dlatego, że no, trochę ciężko przewidywać dodruki na rok, który zacznie się za 4 miesiące z kawałkiem. Nie wiadomo, co się jeszcze wyczerpie tamtego czasu, więc, a Mac też jakby dość ostrożnie zapowiada dodruki. Także co? Zapowiedzi są fajne. Czy to wszystko wyjdzie? Pewnie nie. Ale na papierze wygląda to naprawdę dobrze. Ja bym ucieszył się już z samego Piersa Browna, z Sullivana, z Eslemonta. Chciałbym Octavię Butler zobaczyć wydaną w Polsce. Chciałbym dodruki Robin Hobb i Powiernika Światła. Na Christopha Sandersona i Ron Horst też czekam. Nie no, wygląda to dobrze. Mam nadzieję, że jak najwięcej Mac wyda z tych zapowiedzi. Natomiast jeżeli chodzi o ten film, no to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.